Cześć, dziś zapraszam na bardzo proste bułeczki makowe, prosty skład, szybkie do zrobienia i niezwykle smaczne. Zaczynam od podgrzania kremu śmietanki kokosowej, dodaję masło albo olej kokosowy, zmielony suchy mak. Mieszam, podgrzewam. Słodzik, mąkę migdałową, aromat. Mieszam. I odstawiam do ostudzenia. W tym czasie przygotujemy ciasto, czyli łączymy wszystkie składniki i chłodzę w zamrażalniku przez 45 minut do godziny. Potem przekładam na papier do pieczenia, przykrywam drugim arkuszem i rozwałkowuję. Ponownie do zamrażalnika, tym razem na około pół godziny. Dzięki temu bez problemu odkleimy papier od ciasta. Z jednej strony i z drugiej strony. Podobny przepis znajdziecie na moim kanale z ubiegłego roku na makowiec w stylu keto i tam podobnie ciasto było przygotowywane, ale po roku różnych prób okazało się, że ta metoda na odklejenie jest najprostsza. Teraz przygotujemy pianę do masy makowej. Dodaję wcześniej przygotowany ostudzony mak. Przekładam na przygotowane ciasto i roluję. Tak przygotowane ciasto kroję, układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Jeszcze nadaję kształt i do piekarnika na około 40 minut. Po tym czasie jeszcze ciepłe bułeczki smakują bardzo dobrze, a dodatkowo można je polać także keto lukrem. Link zostawiam w opisie pod filmem. Posypuję jeszcze posiekanymi migdałami i to jest naprawdę pyszne. W środku bułeczki wyglądają tak. Więcej prostych inspiracji na święta znajdziecie w moim najnowszym e-booku Keto Święta. Aż 50 nowych pomysłów na ryby, na mięsa, na zupy, na desery. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz w promocji można kupić jeszcze taniej. Link zostawiam w opisie pod filmem. Do następnego razu, pa!